Profil kandydata na kierowcę, inaczej PKK, został wprowadzony 19 stycznia 2013 roku. Jest to elektroniczny dokument zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, czyli o wydanie prawa jazdy. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed założeniem PKK, jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. Za tą usługę przyjdzie nam zapłacić. Zazwyczaj jest to 50 zł. Następnie będziemy potrzebowali kolorowej fotografii wymiarów 3,5 na 4,5 cm. Teraz pozostało już nam tylko zabranie ze sobą dowodu tożsamości lub jeśli jeszcze nie ukończyliśmy 18 roku życia, uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna i udanie się z wcześniej wymienionymi rzeczami do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta dla miejsca odpowiedniego dla miejsca stałego zameldowania. Na miejscu dostaniemy formularz do wypełnienia naszymi danymi lub identyczny dokument możemy wydrukować i wypełnić w domu. Po sprawdzeniu wszystkich danych zostanie nam przydzielony i wydrukowany specjalny numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę. Z numerem tym należy udać się do ośrodka szkolenia. Uwaga! Możemy powierzyć uzyskanie profilu kandydata na kierowcę naszemu ośrodkowi szkolenia, jednak może wiązać się to z niewielką opłatą.